Dyrektorze, przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejski Plan Wolności. Proszę Annę Rębowicz-Dziewciowską o przedstawienie projektu uchwały. Dzień dobry Państwu. Chciałabym przedstawić projekt uchwały, który skończy nam procedurę sporządzenia planu miejscowego dla Placu Wolności. Już uruchamiam prezentację. Czy prezentacja jest widoczna? Teraz jest widoczna? Cały czas u mnie na ekranie jest. Jest widoczna, tak? Tak? Dobrze. Zatem rozpoczynamy prezentację. Szanowni Państwo, bardzo proszę o przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Plac Wolności. Jest to plan miejscowy dla stosunkowo niewielkiego obszaru, ale bardzo istotnego ze względu na wizerunek miasta. Ten teren obejmuje tylko około 1,2 hektara, ale jest to teren, który zdecydowanie powinien zmienić jak gdyby swój wizerunek. Dlaczego sporządzany był ten plan? Około nieco powyżej roku temu ujawniła się informacja, że mają być realizowane zbiorniki, na terenie miasta mają być realizowane zbiorniki podziemne na wody deszczowe. Jest to realizacja, inwestycja realizowana w ramach dużego zadania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowywania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych w Bydgoszczy. Jest to zadanie realizowane przy dużym wsparciu funduszy unijnych. Jeden z takich zbiorników podziemnych ma być właśnie zrealizowany na Placu Wolności. Pod ziemią ma być ten zbiornik podziemny. I realizacja tego zbiornika stoi w kolizji z istniejącymi tutaj obiektami handlowymi, kwieciarniami. Na wieść o tym, że te obiekty będą musiały być zlikwidowane, wymuszona to będzie realizacja tego zbiornika i nie będzie można ich z powrotem przywrócić. Sprzeciw podniosły zarówno kwiaciarki i właściciele tych obiektów handlowych, jak również sprzeciwiali się takim decyzjom mieszkańcy. Zebrano szereg podpisów, mieszkańcy zdecydowanie stanęli na stanowisku, że projekt planu miejscowego powinien zostać zmieniony i dlatego właśnie dzisiaj obowiązujący plan nie pozwala na realizację tego typu obiektów na Placu Wolności. Plan zmieniony, jeżeli zostanie przez Wysoką Radę uchwalony, da taką możliwość. Właśnie na skutek tych protestów Rada Miasta Bydgoszczy w czerwcu 2019 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia prac nad planem miejscowym. Zgodnie z zapisami studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, teren ten położony jest w strefie śródmiejskiej C w obszarze koncentracji usług ogólnomiejskich, regionalnych i krajowych. Fragment tego terenu położony jest w obszarze zieleni parkowej. Bardzo istotnym uwarunkowaniem dla tego obszaru jest fakt, że zarówno w otoczeniu, jak i na samym placu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to te obiekty zaznaczone tym ciemniejszym czerwonym kolorem, jak również obiekty wpisane do ewidencji zabytków. Natomiast większość tego obszaru jest również wpisana jako obszarowy. Jest to obszarowe wpisanie do ewidencji zabytków. Zatem ta przestrzeń jest chroniona, nie tylko powinna być chroniona, nie tylko ze względu na jej prestiżowe położenie i wizerunek miasta, ale również ze względu na uwarunkowania konserwatorskie. Na jakie problemy zwraca uwagę plan miejscowy, na jakie problemy ma udzielić jak gdyby odpowiedź, jakie sprawy mogą być uregulowane zapisami tego planu miejscowego. Ulica Gdańska stanowi teraz główny ciąg, główną ulicę śródmiejską i powinna docelowo zostać jakby przywrócona do dawnej świetności, jeżeli chodzi o jej reprezentacyjny charakter. W tej chwili ulica ta nie prowadzi prosto przez Plac Wolności, jednak trafia zarówno od strony południowej, jak i od strony północnej na znajdujący się tutaj
parkingi. Także nie widać tej ciągłości, nie ma tej osi widokowej, zarówno od strony południowej, jak i od strony północnej. Idąc ulicą Gdańską, trafiamy na parkingi i jest to jak gdyby taka, ma to negatywny wpływ zarówno na funkcjonalność tej ulicy, ale również na postrzeganie znajdującej się tutaj w okolicy cennej architektury. Rekomendujemy, aby wrócić do dawnych wzorców, do dawnych tradycji, kiedy to pierwszy miał właśnie pierwszeństwo, miał szerokie pole dla przejścia, bo właśnie tutaj był priorytet dla pieszych. Nie było, oczywiście były to inne czasy, jednak biorąc pod uwagę zachowaną architekturę, która od tych czasów niewiele się zmieniła, to bardzo istotne znaczenie w odbiorze przestrzeni ma właśnie też jakość nawierzchni. Tutaj rekomendujemy powrót do tych tradycji dawnych, gdzie chodnik prowadził na wprost, gdzie chodnikowi towarzyszyły aleje zieleni, czyli było więcej zadrzewienia. I jest to jedna z osi widokowych, ale drugą oś widokową stanowi przedłużenie ulicy Piotra Skargi. Ulica Piotra Skargi przed wojną prowadziła prosto. Dzisiaj jest to na przedłużeniu ulicy Piotra Skargi, jest piękna aleja, zadrzewiona aleja, która ma również, stanowi pewnego rodzaju oś widokową. I ta oś widokowa dzisiaj zamknięta jest w sposób dość mało przemyślany, powiedziałabym, bo właśnie w ten sposób zamyka tę oś widokową Piotra Skargi, zamykają te obiekty, istniejące w tej chwili obiekty. Również bardzo ważna jest poprawa estetyki Placu Wolności, jego integracja z ulicą, czyli zależy nam na tym, żeby nie było, ten Plac Wolności nie był odrębnym bytem, tylko żeby stanowił integralną całość wspólną z ulicą Gdańską, żeby nie oddzielały Placu Wolności od ulicy Gdańskiej te obiekty, które mają od tej strony właśnie taką mało estetyczną, zapleczową ekspozycję, a towarzyszą tym obiektom na dodatek chłodnie, które tutaj regularnie parkują. Poprawa estetyki wymaga nie tylko same obiekty, wymagają poprawy estetyki, zmiany formy. Plan zakłada, że nowe obiekty będą musiały mieć, nie będą mogły mieć zapleczowych elewacji, że one jednak lokalizowane na placu powinny mieć elewacje ze wszystkich stron takie, które mogą być eksponowane, bo każda z tych elewacji będzie elewacją frontową. Zależy nam również na tym, aby zmienić formę nawierzchni, żeby przywrócić tutaj naturalny kamień, żeby odejść od tej drobnowymiarowej kostki betonowej. Kolejnym obszarem, który wymaga przekształceń, na co plan miejscowy pozwala, jest strefa wokół pomnika. Ten pomnik, który mamy dzisiaj, pomnik został zrealizowany w 1945 roku i pierwotnie był to pomnik wdzięczności żołnierzom Armii Czerwonej. Był to projekt pana Jana Kosowskiego. W 1991 roku pomnik został przemianowany na Pomnik Wolności, a w latach 1994-1995 na tym pomniku zamieszczono płaskorzeźby pana Aleksandra Dętkosia. Zwracamy, czy plan daje możliwość nie tylko zmiany usytuowania tego pomnika, ale również zmiany jego formy. Pierwotnie pomnik przed wojną był usytuowany w innym miejscu, był usytuowany bliżej ulicy Gdańskiej i plan miejscowy daje możliwość właśnie zmiany jego lokalizacji. Pierwotnie pomnik miał też inną formę, oczywiście był komu innemu dedykowany. Dzisiaj możemy zastanowić się nad formą i treścią, która jest adekwatna do nazwy Placu Wolności. Może to być pomnik, nowy pomnik konny, ale może być to równie dobrze jakaś inna forma artystyczna, która stanowić będzie pewnego rodzaju dominantę w tej przestrzeni. Kolejnym problemem i kolejną możliwość, jaką daje plan miejscowy, to jest zmiana wizerunku przedpola Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Jest to bardzo ładny budynek.
Jednak dzisiaj przedpole tego budynku, a konkretnie przestrzeń, która znajduje się pomiędzy parkiem i fontanną Potop, a elewacją tego pięknego budynku, nie koresponduje z miejscem, w którym to zagospodarowanie jest właśnie takie, jest takie zagospodarowanie. W tej chwili ten teren, który położony jest na takiej pewnego rodzaju osi widokowej idącej od strony parku, zamyka parking dla taksówek. Także wszystkie te założenia, czyli kontynuacja, priorytet dla ciągów pieszych, uwzględnienie wszelkiego rodzaju osi widokowych, uwzględnienie zmiany wizerunku ważnych obszarów, podkreślenie pewnych osiowości założeń w zagospodarowaniu całego tego placu, znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach tego planu, który daje możliwość lokalizacji ciągu pieszego w miejscu istniejącego parkingu przy ulicy Gdańskiej jako przedłużenie istniejącego traktu pieszego. Zwraca uwagę na potrzebę zachowania osi widokowych na przedłużeniu ulicy Piotra Skargi wzdłuż ulicy Gdańskiej. Dopuszcza też zagospodarowanie zielenią istniejący parking dla taksówek, czyli zamiast parkingu mielibyśmy kontynuację parku. Dopuszcza też zmianę formy przestrzennej pomnika i jego relokację w inne miejsce, jak również zwraca uwagę na potrzebę i aranżację nawierzchni placu w nawiązaniu do historycznych wzorów z wykorzystaniem naturalnego kamienia. Bardzo istotnym jak gdyby, przyczyną, tak jak powiedziałam na wstępie, przystąpienia do tego planu było umożliwienie realizacji w tym obszarze nowych form kiosków kwiatowych. I tutaj z pomocą przyszła Rada Estetyki Miasta, która przysłała do prezydenta rekomendację dotyczącą tego, jak takie kioski mogłyby wyglądać. Wspólnie z Plastykiem Miasta zaproponowano projekt pani Sylwii Zaręby, projekt takich kiosków. Został on zarekomendowany i jednocześnie chciałabym tutaj podkreślić, że plan miejscowy nie jest projektem budowlanym, zatem zapisy planu miejscowego nie odnoszą się akurat do tej formy, nie zapisują tej formy jako jedynej możliwej, jednak określają pewnego rodzaju gabaryty. I po to, żeby unaocznić, że tego typu na przykład obiekty mogłyby być w przestrzeni Placu Wolności zrealizowane zgodnie z zapisami planu, przygotowaliśmy takie wizualizacje, które stanowią pewnego rodzaju interpretację zapisów planu. To już oczywiście nie jest treść zapisów planu, tylko one mają pokazać, jakie są możliwości zgodnie z zapisami planu zagospodarowania tego placu. Więc pokazując możliwe usytuowanie, plan nie precyzuje konkretnie, w którym miejscu te pawilony mają stanąć, ale plan daje możliwość różnej lokalizacji, oczywiście w nawiązaniu do wszystkich uwarunkowań, które zostały wcześniej określone. Może być to wersja z pawilonami realizowanymi w lokalizacji bliskiej dzisiejszej ich lokalizacji, czyli przy ulicy Gdańskiej, ale może być też lokalizacja w miejscu istniejącego dzisiaj pomnika, czy w miejscu istniejącego dzisiaj postoju dla taksówek. Tutaj obrazując, mniej więcej pokazując Państwu, jak te kwiaciarnie w swoich gabarytach korespondowałyby z zagospodarowaniem całego placu, pokazujemy w tych różnych trzech wariantach te możliwe rozwiązania. Tutaj mamy wariant pierwszy, gdzie zlokalizowane są te kwiaciarnie, tutaj cztery, tutaj jeszcze dwie wzdłuż przy ulicy Gdańskiej. Tak mogłoby to wyglądać, to jest widok od strony pomnika, patrzymy na ulicę Gdańską. Pokazujemy te kwiaciarnie w sposób dosyć uproszczony, żeby pokazać ich formę, gabaryty, kształty dachów, wielkości i sposób, w jaki one się wpisują w tę przestrzeń. Rzut z góry, czy widok na dzisiejszy postój dla taksówek, gdzie rekomendujemy, właśnie pokazujemy tę osiowość zagospodarowania łączącą fontannę Potop z budynkiem liceum ogólnokształcącego. Tutaj mamy widok od strony ulicy Gdańskiej, tu mamy chodnik ulicy Gdańskiej, tu mamy ten deptak, tę piękną aleję prowadzącą w stronę ulicy Piotrowskiego. Wersja druga możliwa, również lokalizacja pawilonów kwiatowych w miejscu dzisiejszego pomnika, pomnik przesunięty bliżej ulicy Gdańskiej.
Tutaj pokazujemy możliwości innego zagospodarowania tego placu w sposób bardziej miękki, ale również rekomendujemy zawsze wprowadzenie tutaj jak największej ilości zieleni, oczywiście zachowanie tej cennej, istniejącej dzisiaj zieleni. Tutaj mamy widok właśnie w stronę liceum ogólnokształcącego, czy kolejny widok pawilony, w sytuacji, kiedy pawilony będą usytuowane w obecnej lokalizacji Pomnika Wolności. Wersja trzecia pokazuje też możliwe zagospodarowanie, gdzie pawilony są zlokalizowane w miejscu istniejącego dziś parkingu dla taksówek. Tutaj pokazujemy cały czas podkreślamy tę osiowość założenia. Jedna oś, druga Proszę oś. Bardzo, nie mam wizualizacji. Jedna oś, druga oś jest możliwość zagospodarowania również wód opadowych w ramach ukształtowania placu. Także to są wizualizacje, które nie są jak gdyby zapisane w żaden sposób. Ta forma zagospodarowania nie jest zapisana treścią planu, ponieważ plan jest formą, czy pierwszym etapem, który daje pewnego rodzaju możliwości, natomiast nie doprecyzowuje, nie należy tego wiązać z tym, że to jest projekt budowlany, który już definiuje, w jaki sposób mają wyglądać pawilony kwiatowe, czy jak ma być ukształtowany ten plac. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalno-prawną, był wykładany do wglądu publicznego od 22 września do 21 października. 6 października była zorganizowana w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dyskusja publiczna. W tej dyskusji publicznej wzięli udział również przedstawiciele kwiaciarek, tych właścicieli tych obiektów, które są zlokalizowane na płycie Placu Wolności i do 4 listopada były zbierane uwagi do projektu planu. Wpłynęły dwa pisma zawierały łącznie 6 uwag. 5 uwag zostało złożonych przez Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych i jedna uwaga została złożona przez jednego z właścicieli istniejących kwiaciarni. Sposób rozpatrzenia tych uwag stanowi załącznik numer 2 do uchwały. Uwagi Społecznego Rzecznika Pieszych dotyczyły przede wszystkim rozwiązań transportowych, komunikacyjnych i zapisów planu. Uwaga numer 1.1 dotyczyła ujęcia w zapisach projektu planu rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w katalogu dobrych praktyk w zakresie zapewnienia ciągłości chodnika w postaci chodnika poprzecznego w miejsce przejścia dla pieszych przez Plac Wolności wzdłuż ulicy Gdańskiej. Druga uwaga dotyczyła wykonania przystanku tramwajowego w formie peronu wiedeńskiego łączącego się nawierzchnią placu, to jest poprzez poszerzenie do torowiska tramwajowego. Trzecia uwaga, uwaga 1.3 dotyczyła dopuszczenia w paragrafie 18 uchwały realizacji miejsc do parkowania wyłącznie po zachodniej stronie ulicy Gdańskiej. Rekomendujemy oddalenie tych uwag nie dlatego, żeby one nie były zasadne, tylko że po prostu one nie mogą być zapisane w planie miejscowym, ponieważ plan miejscowy nie definiuje, nie rozwiązuje, nie pokazuje rozwiązań technicznych, tylko pokazuje linie rozgraniczające dróg i pewnego rodzaju zasady rozbudowy układu transportowego. Natomiast te szczegóły techniczne, narzucanie takich szczegółów technicznych nie leży w kompetencji rady. Jest to kompetencja zarządcy drogi. Zarządca drogi na etapie projektów budowlanych może rekomendować, proponować różnego rodzaju rozwiązania. To są rozwiązania, te propozycje są zbyt szczegółowe jak na zapisy planu miejscowego. Kolejne dwie uwagi, to uwaga 1.4 dotyczyła uzupełnienia zapisów w paragrafie 17 o wymóg zachowania dotychczas zastosowanego rodzaju nawierzchni. Tu rekomendujemy oddalenie tej uwagi ze względu na to, że chcielibyśmy powrócić do historycznych nawierzchni. Nie chcemy zachowywać istniejącej drobnowymiarowej kostki brukowej, kostki betonowej, tylko chcielibyśmy, aby tutaj jednak powrócić do tych bardziej szlachetnych materiałów. I uwaga 1.5 dotyczy doprecyzowania w paragrafie 17
pojęcia tymczasowości obiektów handlowych poprzez wykluczenie możliwości podłączenia stałej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Tu również rekomendujemy oddalenie tej uwagi. Pojęcie, jak należy rozumieć, obiekt tymczasowy jest zdefiniowane w przepisach odrębnych i tutaj nie możemy jak gdyby doprecyzowywać pojęć, które są już w przepisach zdefiniowane. To było 5 uwag złożonych przez Stowarzyszenie Społeczne Rzecznik Pieszych i kolejna uwaga była złożona przez właściciela jednej z kwiaciarni, odnosiła się do terenu drogi publicznej ulicy Klasy Lokalnej Starowiskiem Tramwajowym, czyli do terenu oznaczonego symbolem 2KDL-T i dotyczyła ona sprzeciwu wobec projektowanej likwidacji istniejącego parkingu przy ulicy Gdańskiej. O przyczynach likwidacji tego parkingu mówiłam Państwu, omawiając plan na początku, dlatego rekomendujemy oddalenie tej uwagi. Jednak biorąc pod uwagę, uwzględniając potrzeby tych właścicieli obiektów, które będą mogły być tutaj realizowane na podstawie nowego planu miejscowego, uważamy, że te miejsca parkingowe nie powinny się znajdować w sposób kolidujący z tymi planowanymi ciągami, głównymi ciągami, traktami pieszymi. Te miejsca parkingowe mogłyby się pojawić na zasadzie krótkoterminowego zatrzymywania się, na takiej zasadzie, jak to ma miejsce w dalszym odcinku ulicy Gdańskiej, czyli to jest to parkowanie równoległe. Podobnie postój taksówek mógłby znaleźć również inne miejsce do zatrzymywania się, na przykład na ulicy Gimnazjalnej. Jednak takich rzeczy jak miejsca postojowe też nie rozstrzyga plan miejscowy, ponieważ to są już rozwiązania, które wymagają jak gdyby uwzględnienia innych również uwarunkowań, między innymi będą to rozwiązania, które muszą uwzględniać lokalizację przystanków, formę tych przystanków wiedeńskich. Tutaj zarządca drogi, zarząd dróg akurat rekomenduje też inne miejsca dla postoju taksówek. Także to jak gdyby jest sprawa otwarta, mogą się te miejsca parkingowe znaleźć w różnych miejscach przestrzeni placu, jednak to wymaga, jakby to nie znajduje odzwierciedlenia, nie znajdzie odzwierciedlenia lokalizacja miejsc parkingowych w ustaleniach planu miejscowego. Plan miejscowy Rada wygląda w ten sposób, także widzicie Państwo, że nie zapisuje on ani żadnej konkretnej formy pawilonów kwiatowych, ani konkretnego zagospodarowania. Plan otwiera możliwości, daje możliwości wprowadzenia nowej jakości w przestrzeni publicznej tego ważnego obszaru, natomiast nie konkretyzuje go w sposób taki, jak pokazywałam to Państwu na tych wizualizacjach. Te wizualizacje były wizualizacjami przykładowymi, mającymi zobrazować, w jaki sposób te zapisy planu mogą zostać w przyszłości skonsumowane, że tak powiem. Także bardzo proszę Szanowną Radę o rozpatrzenie tych uwag i o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy wydała opinię pozytywną stosunkiem 5 głosów za, 3 głosy wstrzymujące. Proszę radnych o zgłaszanie się do dyskusji. Dziękuję. Zamykam listę mówców. Czy ktoś z Państwa w imieniu klubu? W takim razie przechodzimy do wystąpień. Radny Marcin Lewandowski, proszę. Pani Przewodnicząca, przepraszam, ale zgłaszałam się do dyskusji, ale widzę, że na liście mnie nie ma. Czy się mylę? Bardzo proszę o dołączenie mnie do dyskusji. Dobrze, a proszę jeszcze raz się zgłosić. Teraz. Tak, już jestem? Dziękuję. Jestem, dziękuję. Przepraszam, informuję, że koleżanka Bernadeta Michałek chciała się zgłosić jako w trybie w imieniu klubu, więc tutaj chciałbym
odstąpić, znaczy nie odstąpić, tylko poczekać, aby ona była, nie wiem, znaczy, dlaczego nie została tutaj wywołana w trybie wystąpienia klubowego. Wystąpienie klubowe, to musicie Państwo kliknąć w dyskusji ad voce, to wtedy będzie wystąpienie klubowe, nie? Nie. W takim razie poproszę po prostu o sygnał, że to będzie wystąpienie klubowe, o zabranie głosu i zwrócenie się z informacją o wystąpienie klubowe. Pani Bernadeta Michałek jest na liście, więc może... A można ją teraz poprosić, no bo nie chciałabym przewyskakiwać przed Pani radna, tak no można, tylko pani radna musiałaby zabrać głos, włączyć mikrofon i powiedzieć, że występuje w imieniu klubu. Jestem i poproszę o głos klubowy. Proszę. A resztę państwa radnych proszę o wyłączenie mikrofonu, bo nie usłyszymy, co pani radna Michałek ma do powiedzenia. Dzień dobry, dziękuję pani przewodnicząca, pani dyrektor, panie prezydencie. Czy mnie słychać? Tak. Dziękuję. Na Komisji Gospodarki Przestrzennej pani dyrektor odpowiedziała na szereg moich pytań, za co bardzo dziękuję. W tej chwili może chciałabym jeszcze pozyskać informację od pani dyrektor, czy są przewidziane jeszcze konsultacje z kwiaciarkami, chociażby jak pani dyrektor wspomniała, nie jest to gotowy plan, jeżeli chodzi o wygląd tych pawilonów kwiaciarni, czy będzie konsultacja z kwiaciarkami ewentualnie a propos metrażu, czy wyglądu tych kwiaciarni, bo chyba tutaj one największą wiedzę mają, jak powinien wyglądać taki pawilon i żeby też miały komfort pracy. Tutaj z kolei jeszcze poproszę o zabranie, że tak powiem, stanowiska pana prezydenta. Czy pan prezydent może ma już wstępną koncepcję, jaką współpracę zaproponować, nie wiem, czy tym, czy innym kwiaciarkom? Ponieważ no, na tą chwilę pawilony, które są na Placu Wolności, są to pawilony własnością prywatną przedsiębiorców. Kiedy już dojdzie do prac rewitalizacyjnych, będą to pawilony, nie wiem, czy miasta, no na to tak mi się wydaje, że to będą już pawilony miasta. Do tej pory kwiaciarki płacą podatek od gruntu, a czy pan prezydent ma chociaż wizję tego, jaką współpracę będzie można zaproponować potencjalnym przedsiębiorcom na kolejne lata? Wiemy też tutaj od pani dyrektor, że w momencie, kiedy prace się rozpoczną, kwiaciarki będą musiały zniknąć z Placu Wolności. Wiem też, że dostaną tutaj wypowiedzenie miesięczne, ale z pewnością większość tych osób będzie chciało wrócić do współpracy. Proszę o stanowisko, czy mamy już jakąś wstępną koncepcję, jak by miała ta współpraca wyglądać, co będziemy mogli zaproponować tym kwiaciarniom. Dziękuję ślicznie. Aha, no to dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Marcin Lewandowski, proszę. Serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, była łaska rzeczywiście wyjaśnić mi pewne informacje związane z niepokojami pana właścicieli kwiaciarni dotyczące kształtu, właściwie nie wiadomo, lampionów, zniczy, tak, który miałby być przypisany do tych budek. Jeżeli to jest tylko propozycja, to proszę odnotować, że są głosy wśród właścicieli, że ta koncepcja, no, z całym szacunkiem dla pani architekt, no, akurat nie bardzo cieszy się chyba powodzeniem, bo no, ma jakieś skojarzenia takie z jakimiś właśnie lampionami, zniczami nagrobnymi. Także to prosiłbym dalszych pracach też uwzględnić. Również zaniepokojenie
właścicieli tych stanowisk było zgłaszane mnie, dotyczyło prądu i wody, które są niezbędne dla funkcjonowania takich punktów. Właściciele wyrażają zaniepokojenie, czy to będzie doprowadzone. Jeszcze wracając do tego projektu, który był przedstawiony, jest taka koncepcja przeszklenia ze wszystkich stron, no jest, wiąże się z pewnym prawdopodobnie dyskomfortem dla pracowników. No, wiem, że przynajmniej część takich osób takiej koncepcji by sobie nie życzyła. Przekazuję też informacje w imieniu zarządu Rady Osiedla przy okazji, który mnie upoważnił do tego, ponieważ no, nie wiem, czy to wszystko było uwzględnione wcześniej. Mianowicie, czy zrobiono symulację wydajności tych zbiorników, które mają być pod tym placem. Są głosy, że no nie ma w tym miejscu aż takich opadów, żeby to zebrać w jakiś sensowny sposób, no może w dłuższej perspektywie, ale tutaj docierają pewne głosy sceptyczne również od strony fachowców. I czy zrobiono taką symulację jakby wydajności, zasadności takiego zbiornika właśnie w tym miejscu? Szanowni Państwo, no również jest zaniepokojenie, to wszyscy radni dostali takie informacje prawdopodobnie, że likwidacja tego parkingu tam, jakkolwiek ja to rozumiem, tak, z powodów no, pewnych estetycznych, to jest dla mnie zrozumiałe, ale likwidacja bez naprawdę sensownego już teraz ustalenia jakiejś alternatywy, no to będzie problematyczna dla mieszkańców, dla interesantów, dla ruchu handlowego tamtego obszaru. Ja rozumiem, że Państwo liczą na ruch pieszych, ale no taki, mimo wszystko jakaś alternatywa sensowna gdzieś w pobliżu powinna być. Ja sam tego doświadczam, że czasami potrzebuję naprawdę szybko dostać się do centrum, w tamtym właśnie rejonie, na przykład do Rady Osiedla i czy coś tam przewieźć, jakieś paczki dla osób, na przykład, może ja akurat nie, w tym przypadku to nie byłem ja, ale inne osoby z Rady Osiedla, żeby przewieźć paczki dla osób samotnych, no może być problem z tym, tak? Tam naprawdę jest mało miejsca. Każdy kierowca wie, że zaparkować w tych okolicach jest naprawdę niezwykle trudno. Trzeba czasami krążyć, jechać Pomorską, jechać, znowu wjechać w Śniadeckich i jeszcze raz spróbować. Jest naprawdę pod tym względem dosyć źle. No więc ta decyzja o likwidacji kolejnych miejsc może być tylko kolejnym utrudnieniem. Jeszcze ten kamień. To znaczy, no, szanowni Państwo, wiemy dobrze, że jakiś czas temu w innym miejscu kamień, pewna koncepcja granitu się chyba nie sprawdziła, tak? Jaki to będzie kamień? Czy mamy jakieś gwarancje, że Państwo naprawdę się, Państwo miasto, tą kwestią się naprawdę zajmą w sposób taki, że nie będą zgłaszane żadne. Do końca, dziękuję bardzo. Reklamacja. Radny Lech Zagłoba-Zygler, proszę. Dziękuję bardzo. Ja dwa krótkie pytania mam. Pierwsze dotyczy parkingu, o którym zresztą pani dyrektor wspomniała. Generalnie cały projekt mi się bardzo podoba. Niewątpliwie ożywi tą część Śródmieścia. Jeśli chodzi właśnie o parking, czy jest możliwe jakby uwzględnienie też uwag i próśb melomanów, aby ten postój nowy, przeniesiony z przedpola pierwszego liceum, został usytuowany gdzieś bliżej Filharmonii, na przykład w rejonie tego ślepego zakończenia ulicy Szwalbego. To taka tylko uwaga do zastanowienia się. I drugie, to też uwaga dotycząca kształtu i wyglądu samych tych kwiaciarni. Mianowicie słyszałem taką uwagę od kwiaciarek, że ta forma przewidziana przez projektanta, przez panią Zarembę, przewidująca całkowite przeszklenie, nie jest dobra, gdyż jest zbyt duże w takim przypadku nasłonecznienie, które będzie powodowało znacznie szybsze więdnięcie kwiatów. Czy jest możliwe, aby w projekcie tę uwagę uwzględnić i na przykład od dołu częściowo ją w tych budkach po prostu zrobić zasłonę? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Wojciech Bulanda, proszę.
Tak, ja chciałem się podpytać pani dyrektor, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na terenie placu ruch rowerowy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Paweł Bokiej. Dziękuję. Ja nie zawsze się zgadzałem z planami, które przedstawiała nam pani dyrektor, natomiast ten, muszę przyznać, bardzo mi się podoba. Mało tego, sam przeszedłem jakąś rewolucję, pewnie jako radny jeszcze 4-5 lat temu, pewnie też główny nacisk stawiałbym na te miejsca parkingowe i nie wyobrażał sobie tego centralnego placu bez nich. Dzisiaj wydaje mi się, że musimy brać przykład jednak z tych miast, z innych miast, które dały te centralne place mieszkańcom po prostu. Zrobiły z nich tereny spacerowe, deptaki, przy których miło spędzamy sobie czas, nie obawiamy się tego, że wyjdziemy z dzieckiem, puścimy je przodem i nam gdzieś między samochodami biega, czy w spokoju zjemy sobie loda w kawiarence, nie wdychając spalin samochodów. Znaczy, sami przecież, znaczy to intuicyjnie chcemy, żeby to miejsce tam było do zaparkowania, ale po czym sami wybieramy przecież jako miejsca relaksu takie miejsca jak Miślęcinek, czy też Wyspę Muńską, a tam przecież nie jeździmy samochodem po tych alejkach. Potrafimy się tam dostać, potrafimy spacerować. Tutaj dostaliśmy faktycznie jako radni różne apele i popierające ten plan i apele, aby być przeciw. Nie chciałbym, aby to głosowanie się przekształciło w głosowanie przeciwko komukolwiek. Tam szczególnie przedsiębiorcy zwracają uwagę na ten nieszczęsny parking, natomiast też sami zauważają, że ruch jest coraz mniejszy. A może właśnie by tak odwrócić to myślenie i uznać, że kiedy właśnie ten teren będzie przyjaźniejszy ludziom, to ten ruch się właśnie zwiększy i niekoniecznie ten parking ma na to wpływ, tym bardziej, że te miejsca parkingowe są przecież na okolicznych. Nic nie słychać. No nic nie słychać. No chwileczkę, szanowni państwo, jak każdy teraz krzyknie, że nic nie słychać, to się tutaj niczego nie naprawimy. Zaraz sprawdzimy, radny Boki oczywiście będzie miał ten czas doliczony. Chwileczkę poczekamy, czy radnemu Bokiejowi udało się połączyć. Jeśli nie, to za chwileczkę wrócimy do wystąpienia. W takim razie radna Elżbieta Rusielewicz, a do radnego Pawła Bokieja wrócimy za chwileczkę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie prezydencie. Na początku chciałam serdecznie podziękować pani dyrektor i pracownikom miejskiej pracowni urbanistycznej za przygotowanie tego planu. Planu zagospodarowania przestrzennego niezwykłego miejsca i niezwykle potrzebnego w Bydgoszczy. Od jakiegoś czasu obserwujemy znacznie odbiegający jakościowo ten teren od historycznej ulicy Gdańskiej, gdzie wiele budynków już zostało odrestaurowanych i bardzo ładnie wygląda. Natomiast tutaj bardzo się cieszę, że to miejsce nabiera innego zupełnie charakteru i zostaje przywrócone temu miejscu historyczny wygląd. Jest to salon Bydgoszczy, od wielu mieszkańców tak słyszałam jest nazywany, więc ważne, żeby on miał charakter historyczny i tak był taką perełką Bydgoszczy. Element, który w tym planie zagospodarowania przestrzennego mnie się najbardziej podoba, to jest to przywrócenie szacunku dla pieszych. Piesi w tym miejscu, to miejsce nabiera zupełnie innego charakteru, staje się miejscem spacerowym, wypoczynkowym i też równocześnie mam nadzieję, że uruchomi to handel i gastronomię i inne miejsca usługowe, które będą służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Cieszę się i również przyznam, że nie bardzo rozumiem te skojarzenia niektórych ze Zniczami, bo te budki, które, te pawilony, przepraszam za określenie budki, bo to nie są, te pawilony, w których mają sprzedawać kwiaciarki, kwiaty, wydają się bardzo estetyczne, bardzo ładne i takie, bo mają taki charakter ogrodowy.
a to miejsce przecież, gdzie mają być umiejscowione te pawilony, jest w części parku, więc ważne, żeby ten charakter zachowywały. Co do tutaj tematu, który został poruszony, że nie będzie miejsca zacienienia, no to już są chyba jakieś techniczne rzeczy, nad którymi mogą pracować i przedsiębiorcy, i tutaj nasi architekci. Także bardzo cieszę się, że ten projekt mamy okazję dzisiaj procedować i ten plan, mam nadzieję, że zostanie przyjęty. Natomiast a propos płyt chodnikowych, bo tutaj nie wiem, czy niezrozumienie nastąpiło, ale z materiału, który otrzymaliśmy, jest informacja, w materiale, który otrzymaliśmy, jest informacja, że chodniki mają nabrać charakteru taki, jak miały przed wojną, a to były duże płyty, bardzo estetyczne, wygodne do chodzenia, bo chodzenie po tych płytach, po tej kostce betonowej naprawdę ani nie jest wygodne, ani praktyczne, a jednocześnie też i bardzo nieelegancko. Dziękuję bardzo. To ja bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że mamy Cię. Wrócimy teraz do radnego Pawła Bokieja. Szanowni Państwo, dziękuję Pani Przewodnicząca za umożliwienie dokończenia. Myślę, że już mniej więcej meritum przekazałem. Przyznam, że nie wiem, w którym momencie mnie wyłączyło. Chciałem mówić chyba w tym momencie, kiedy mówiłem, iż również bezpośrednio w planie, to dziękuję za te deklaracje pani dyrektor i pana prezydenta Sztybla, którzy widzą tam możliwość zorganizowania tego parkingu na zasadzie, aby na 5 minut podjechać i dokonać zakupów tam po drugiej stronie ulicy Gdańskiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobre, jakieś kompromisowe rozwiązanie, wyjście naprzeciw tym przedsiębiorcom, którzy tego oczekują. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję bardzo. Radny Bogdan Zetanowski, proszę. Pani Przewodnicząca, poczekam na odpowiedzi Pani Dyrektor, bo pytania już zostały zadane, więc tą minutę sobie wykorzystam później po odpowiedzi Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo. Znaczy, Panie Radny, jak Pan się zgłasza do wypowiedzi, ma Pan teraz 3 minuty, może Pan je wykorzystać, a jeśli Pan teraz zabrał głos, żeby powiedzieć, że Pan je wykorzystał później, no to tak nie możemy. Pani Przewodnicząca, powiedziałem, że wykorzystam minutę, proszę słuchać mnie uważnie, która mi przysługuje po odpowiedzi Pani Dyrektor. Okej. Okay. Radny Krystian Frelichowski, proszę. Słuchajcie? Tak, słychać. Przede wszystkim chciałem pewne sprawy dopytać. Pierwotnie, kiedy powstał przystanek tramwajowy przy drukarni, mówiono, że ten plac wolności będzie przesunięty dalej. Tutaj w tym projekcie nic nie ma o tym mowy, więc czy przystanek zostaje rzeczywiście i ta rezygnacja jest Jola, z tych planów? Pierwotny. Bo przystanek pierwotnie, jak powstało przy drukarni, to ten plac wolności miał być przesunięty głębiej, wyżej w kierunku, że tak powiem, Zawiszy. Takie podawano informacje wtedy, kiedy to się działo. Kolejna sprawa, podoba mi się projekt, podoba mi się stworzenie deptaką, podoba mi się pomysł zieleni na placu parkingowym dla taksówek, ale pozostaje pytanie, co właśnie w to miejsce. Zarówno trzeba się troszczyć o taksówkarzy, o ich miejsca pracy. Parking, który jest w pobliżu na Pomorskiej, nigdy się nie przyjął, więc i tutaj te odpowiedzi, że gdzieś tam się te miejsca stworzy, są takie bardzo ogólnikowe. To samo parking dla zwyczajnych kierowców. Ten na Placu Wolności zawsze był bardzo mocno używany, bardzo zapełniony, więc ja nie jeżdżę samochodem, więc nie troszczę się tutaj o siebie, ale troszczę się o innych, bo cały czas mówię, a gdzieś tam te miejsca powstaną, ale gdzie, co, jak, to się zobaczy. Więc to mnie to wszystkim martwi. Teraz pytanie dotyczące kwiaciarek. Czy na czas przebudowy, remontu będą miały wyznaczone jakieś miejsce tymczasowe w okolicach Placu Wolności? Miejsce, gdzie zanim powstanie to nowe budki powstaną, czy jest takie miejsce, gdzie będą mogły dalej swoją pracę wykonywać, czy też na okres przebudowy, która właśnie ile lat ma potrwać? Rok, dwa, będą pozbawione miejsca swojego pracę. I wreszcie kolejne pytanie w kwestii pomnika. Jeżeli dobrze zrozumiałem,
to ten obelisk no, niekoniecznie musi być tym samym. Może być postać nowy, lepszy, ładniejszy i nie mający złych skojarzeń z historią pomnik. I myślę, że te pytania, które na ten moment po prostu chciałem zadać, żeby potem móc no, głosować w taki czy inny sposób. Dziękuję. Dziękuję. Radny Kazimierz Drozd, proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Pani Dyrektor. Chciałbym kilka słów na temat tego, co Pani zaprezentowała, ale rozpocznę od Encyklopedii Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej. Mam satysfakcję słuchać Pani kilka kadencji i chcę Pani podziękować za to osiągnięcie, że w wyniku tego docenia przez inne struktury, nawet zagraniczne, znalazła się Pani w tej zaszczytnej publikacji. Jeszcze raz gratuluję. Mam nadzieję na dalszą, dobrą współpracę. A teraz chciałbym kilka pytań. Oczywiście nie będę powtarzał tego, co już padło na tej sali, natomiast tylko zasygnalizuję te zacienienia. Chciałbym, że tych niebudek, tak jak niektórzy chcą mówić, tylko te pawilony z kwiatami faktycznie miały możliwość zadbania o ten towar, który sprzedają, żeby faktycznie nie było tak, że każdy prywatnie próbuje zacienić te swoje okna czym innym, w innej formie, że to będzie mało ciekawe. Podoba mi się te wszystkie rozwiązania dotyczące struktury ciągów pieszych i jest to coś, co idzie w dobrym kierunku. Natomiast to pytanie, które w tej chwili chcę zadać, to nie wiem, czy pani dyrektor będzie w stanie odpowiedzieć. Myślę, że to inne służby bardziej. Czy ewentualny ten zbiornik na tą deszczówkę nie będzie miał wpływu negatywnego na te oczka wodne czy stawy, które się znajdują tuż obok? Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Radna Czerska-Tomas, proszę. Dzień dobry, szanowna pani dyrektor. Mam pytanie po pierwsze. Dziękuję, że idziemy tą drogą i dołączamy do wielkich miast, gdzie rzeczywiście jest coraz więcej miejsca dla pieszych, coraz mniej dla ruchu ulicznego. Mam pytanie dotyczące parkingów, ustalania postoju taksówek. Kiedy może to nastąpić? Ponieważ powiedziała Pani, że to nie jest jeszcze ten etap, chciałabym zapytać o czas, kiedy będzie to ustalane, a także czy są planowane na przykład konsultacje z osobami prowadzącymi tam działalność gospodarczą, aby wybrać te miejsca zgodnie z tym, czego oni również oczekują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Ireneusz Nitkiewicz. Pani Przewodnicząca, Pani Dyrektor, ten plan faktycznie jest imponujący i idzie w dobrą stronę. Natomiast co do uwag odnośnie parkingu. Nie chodzi o to, żeby miasto, nie wiem, naganiało prywatnemu inwestorowi, mówiąc brzydko, ale jest duży parking przy drukarni, który no, nie zawsze jest w pełni obłożony i on jest w pobliżu bardzo. Natomiast myślę, że trzeba jasno przedstawić właśnie okolicznym przedsiębiorcom, właścicielom sklepów informacje, jak ten możliwość parkingu będzie, ale też pokazać właśnie zalety miast, które poszły w stronę deptaków, w stronę właśnie szerszej dostępności dla pieszych i to spowodowało ożywienie właśnie z centrum miast starówek, więc myślę, że to jest dobra strona. Co do pomnika, ja myślę, że tu pan radny mówi o jakichś negatywnych wspomnieniach, oznaczeniach. Ten pomnik jakby został zmieniony. Myślę, że dzisiaj w mieście jest dużo większe są kwestie do rozwiązania niż aktualnie pomnik, ale ta dyskusja oczywiście powinna się przetoczyć, żeby też uzmysłowić, jakie to są koszty, jeżeli będziemy myśleli o nowym pomniku. Czy to będzie, nie wiem, zbiórka powszechna wśród bydgoszczan. Takie kwestie też musimy rozważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radna Anna Mackiewicz, proszę. Dziękuję. Chciałabym troszeczkę z innej strony spojrzeć na to miejsce, ponieważ no Bydgoszcz ma niewiele takich
placów, do których mogą się odbywać jakieś uroczystości, oficjalne uroczystości. Tam co prawda nie ma za dużo miejsca przy niektórych z nich, w których bierze udział również wojsko. No, niewiele jest również miejsca dla mieszkańców, którzy chcą współuczestniczyć w tych wydarzeniach. Czy te docelowo realizacja któryś z tych wariantów, bo wariantowanie jest spore, nie zamknie ten plac na możliwość wykorzystywania go właśnie na uroczystości, oficjalne uroczystości państwowe czy miejskie. Ja wiem, że charakter tego miejsca też nadaje pomnik, pomnik wolności i myślę, że warto, że szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby takie miejsce kojarzące się z wolnością było. Nie mówię o kształcie, bryle i tak dalej. Więc czy nie zwiększymy po prostu obszaru parku kosztem miejsca, który służył jednak społeczności w takich realizacji takich celów wspólnych. Dziękuję. Publicznych, wspólnych. Dziękuję bardzo. Radny Jerzy Mickuś. Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, oczywiście Pani Dyrektor. No, gratulacje za wspaniałą pracę Miejskiej Pracy Audiourbanistycznej. Natomiast akurat w tym przypadku tego projektu z kilkoma rzeczami się nie zgadzam. Uważam, że likwidacja parkingów w tak znaczącym miejscu, to jest chyba około 25 miejsc, gdzie jest mnóstwo instytucji, restauracji, kawiarni, sklepów, spowoduje, że pojawi się kolejna pustynia w naszym mieście. Już jak gdyby Długa nie jest jak gdyby dowartościowanym miejscem, nie jest już dworcowa. I taka właściwie pustynia powiększy się o kolejny obszar. Nie dosłyszałem właściwie, czy te parkingi, jak czy miejsce parkingowe wzdłuż ulicy, tutaj Placu Wolności, ale wzdłuż liceum, one też będą zlikwidowane. Także tutaj pewnie poproszę o odpowiedź. To jest pierwszy dylemat parkingowy, który uważam, że jest bardzo istotny. Ja sam wielokrotnie objeżdżam kilkakrotnie taką pętlę Pomorska, Śladeckich, Gimnazjalna, żeby znaleźć miejsce parkingowe. No nie zawsze można skorzystać z tramwaju i dojechać tramwajem, ale istotnie, żeby w miarę szybko załatwić różne sprawy, dojeżdża się samochodem. Natomiast to w tej kwestii tutaj osi widokowej, która jak gdyby tutaj jest najbardziej znacząca, że to 100 lat temu tak było i tak musimy się wrócić. No wcale się też z tym nie zgadzam. No wtedy widzimy na zdjęciach, nie było pojazdów, nie było właściwie ruchu mechanicznego, właściwie żadnego i tak naprawdę można było się delektować tym pięknym tamtych czasów. Natomiast dzisiaj wyzwania nasze współczesne są troszeczkę zupełnie inne i to miejsce jest właśnie istotne, to co powiedziałem wcześniej, dla załatwienia wielu, wielu, wielu spraw, bo to jest miejsce centralne naszego miasta. Kwestia druga, kwiaciarni. Te kwiaciarki kilkanaście lat temu zainwestowały chyba dużo pieniążków w te swoje pawilony handlowe, kwiaciarnie i one właściwie zostały postawione za opinią miejskiego obserwatora, przepraszam, jak to powiedzieć, konserwatora zabytków, plastyk miejski się wypowiadał. I tak naprawdę ci ludzie po raz kolejny znów gdzieś są odrzucani, wyrzucani na margines, i znów muszą się martwić o swoją pracę, na którą znów będą musieli zainwestować pewnie niemałe pieniądze. No bo pawilony, które są proponowane jak gdyby jako w projekcie, 13 metrów kwadratowych bez zaplecza, o którym się też mówi wyraźnie, takiego socjalnego, to właściwie to są żadne pawiloniki. Także na pewno nie takie, żeby rozwinąć działalność taką gospodarczą, stricto zarobkową. Trzecia sprawa to jest pomnik, o której wspominała Pani Mackiewicz. Nie chcę wracać do historii, bo to nie ma znaczenia. Ten pomnik nazywa się Pomnikiem Wolności, wokół którego przynajmniej kilka razy w roku odbywają się uroczystości patriotyczne. I to myślę istotne, ważne dla Państwa. Dziękuję. Radna Grażyna Szabelska. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Po pierwsze, dziwi mnie to, że w apelu, który otrzymaliśmy, jest mocno podkreślone, że, cytuję, nikt z nami nie rozmawia. Nie będę tego wątku rozwijać, ale po raz kolejny mieszkańcy apelują, że nikt z nimi nie rozmawia. Dwa, cieszę się z tego, że kwiaciarki zostają na Placu Wolności. Jest to nas
nasz wszystkich radnych wspólny sukces, również mieszkańców, którzy postulowali i z tego się bardzo cieszę. Trzecia rzecz, projekt bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, ale nie chcę być dzisiaj postawiona w sytuacji, gdzie będę musiała wybierać pomiędzy działalnością gospodarczą, wspieraniem przedsiębiorców, umożliwieniem im normalnej pracy z możliwością dostawy kwiatów, z możliwością przechowywania tych kwiatów, z możliwością dojechania klienta po te kwiaty, a wyglądem tego przecudnego, wspaniałego i urokliwego miejsca, bo dziś właśnie mamy taki moment, taką kontrę, działalność gospodarcza kontra wygląd tego pięknego miejsca z pięknym projektem. Podkreślam i gratuluję. Panie Prezydencie, myślę, że dziś no, czas na parkingi podziemne. Chciałam to powiedzieć, może w tym momencie to jest dobry moment, bo rzeczywiście jesteśmy w jakimś klinczu i musimy się zastanowić nad perspektywą taką szerszą i długofalową, bo to nie jest na jeden rok, nad parkingami podziemnymi. Dla mnie, jeżeli konstruktywnie nie rozwiążemy problemu parkowania w tym miejscu, no niestety nie będzie na to zgody, bo no rzeczywiście ten balans jest bardzo trudny, ale jednak miasto musi żyć i gdzieś te samochody muszą parkować. Trzy czy cztery samochody na 10 minut, tak jak to jest zaplanowane z tego, co panie kwiaciarki wczoraj jeszcze rozmawiały, apelowały, to jest nawet za mało, żeby kupić kwiaty, żeby szybko wyskoczyć gdzieś na łeb, na szyję z dzieciakami 10 minut, no nie da rady. 10 minut to jest za mało, żeby zaparkować i tylko trzy samochody, prawda? Więc zastanówmy się może najpierw, gdzie te samochody mają zaparkować, w jakich warunkach, a później upiększajmy ten teren. Naprawdę kibicuję, żeby taki kształt tego parku był ostatecznie, ale apeluję o to, by jednak najpierw rozwiązać konstruktywnie to parkowanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Justyna Polasik. Ja chciałam podziękować. Słychać mnie? Halo? Tak? Spokojnie. Ja chciałam podziękować za przepiękny projekt. Nasze miasto musi iść z duchem czasu, jak Wrocław i inne miasta. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim oddam głos prezydentowi, to pozwolę też wyrazić sobie swoje zdanie. Ja mieszkanką tego terenu jestem właściwie od dzieciństwa, czyli mieszkanką Śródmieścia i bardzo się cieszę, że w końcu doczekaliśmy momentu, w którym będzie to miejsce, kolejny punkt, w którym Bydgoszcz będzie mogła się chlubić, bo myślę, że to właśnie taki efekt osiągniemy, przejmując ten plan zagospodarowania. Oczywiście zawsze pozostaje dyskusja miejsc parkingowych czy wykorzystania terenu, ale myślę, że ta dyskusja, która odbyła się już w ostatnim czasie na ten temat, doprowadziła do tego, że rzeczywiście osiągnęliśmy najlepszy z możliwych efektów, także bardzo dziękuję i wierzę, że Śródmieście, Gdańska i cały ten teren dzięki naszym działaniom znacznie się ożywi i wypięknieje. Teraz oddaję głos prezydentowi Rafałowi Grodzkiemu. Proszę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jeszcze dzisiaj się nie odzywałem, także pozwolę to nadrobić. Szanowni Państwo, zgłosiłem się przed panią dyrektor, ponieważ tak naprawdę mniej więcej 70% pytań, które padały tutaj, to są pytania, które pani dyrektor ma prawo nie znać odpowiedzi, bo tak naprawdę one nie dotyczą planu. Dotyczą konsekwencji planu, a więc tych decyzji przyszłości, które będą podjęte. A pani dyrektor wyraźnie zaznaczała, że plan jest tak elastyczny, że nawet te kilka propozycji, które przedstawiła, to są tylko przykładowe propozycje. Więc dzisiaj rozmawiamy o planie, a tu pojawiały się pytania dotyczące na przykład pojemności zbiornika, bo nie powiem eksperci, tylko pseudoeksperci podważają. To ja zachęcam pana radnego Lewandowskiego, żeby zgłosił się do prezesa Drzewieckiego, to wyjaśni mu model
komputerowy ekspertów wskaże, którzy nad tym modelem pracowali. Jesteśmy stawiani w Polsce za wzór i za najlepsze rozwiązanie w Polsce w zakresie przygotowania tego projektu i wdrożenia. Eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia, także nie zdrowia, tylko ochrony środowiska tym się zajmowali, NATO, Unia tym się zajmowała, więc nie chciałbym, żeby właśnie tu na tej sesji padały takie niesprawdzone głosy, bo później tego typu głosy gdzieś tam się rozchodzą, a radny powiedział, że, a potem dziennikarz już napisze, radny powiedział, że i ludzie zapomną to, kto to co powiedział, tylko będzie pogłoska o tym, że ten projekt jest źle przygotowany. Więc zachęcam także przedstawicieli rad osiedli, jeżeli mają wątpliwości, niech idą do źródła, a nie rozsiewają nieprawdziwe informacje. Szanowni Państwo, ten plan, jak pamiętacie Państwo, został wywołany tylko i wyłącznie po to, aby znaleźć rozwiązanie dotyczące kwiaciarek i bytności tejże możliwości zakupu kwiatów właśnie w tym obszarze. I to była jedyna przesłanka. Wiemy tutaj, i tak jak Państwo nawet słuchaliście swoje głosy, jednym się podoba, jednym się nie podoba. I tak jak zawsze w mojej pracy jest to prawie że codzienność, są sprzeczne interesy. Interesy tych, którzy chcą chodzić, interesy z tym, którzy chcą dojechać, interesy tych, którzy chcą tam, nie wiem, kupić, sprzedać, zatrzymać się na chwilę, zaparkować na cały dzień. Więc to są tego typu sytuacje i nie da się ich rozwiązać, że tak powiem, prostym rozwiązaniem, a na pewno połączyć sprzecznych interesów się nie da. Po prostu trzeba będzie wybrać. Plan przewiduje różne rozwiązania. Tak jak wspomniałem, jest bardzo elastyczny. Nie przesądza o tym, jakie będą domki, gdzie będą stać te domki, gdzie będzie przystanek, gdzie będzie parking. To jest wszystko jeszcze przed nami. I też tutaj zacytuję słowa, które padły z pani radnej Grażyny Szebeskiej, nikt z nimi nie rozmawia. No to jest znowuż kolejna nieprawda. Przecież pani dyrektor powiedziała wyraźnie, że były konsultacje, były spotkania, a takie sformułowania pokazują, że tak powiem, że jest to nieprawda. A drugie też jakby chcę i państwa zapewnić, ale i uspokoić tych, którzy tam tymi kwiatami handlują, że na początku stycznia takie spotkanie będzie zorganizowane w ratuszu, abyśmy już mogli wypracować te konkretne decyzje co do kształtu. Te domki, które pokazane zostały, bo też były wątpliwości co do ich kształtu, prześwietlenia, przeszklenia. To jest propozycja, tak jak pani dyrektor pokazała, Rady do Spraw Estetyki. Nie muszą takie powstać, ale mogą takie powstać, więc myślę, że jeszcze będziemy nad tym się zastanawiać i wiemy, że w przyszłym roku, w pierwszym kwartale drogowcy zamierzają, nie drogowcy, tylko inwestorzy, czyli MWiK zamierza ten teren zacząć roboty ziemne, a jednocześnie każdej tego typu pracy jest zawsze przewidziane odtworzenie po inwestycji tego stanu, który jest i tutaj musimy razem z firmą, która będzie to wykonywać, razem z MWiK-iem tak naprawdę szybko się porozumieć co do tego, aby nie odtwarzać już tego samego, tylko te estetyczne zmiany, które można od razu wprowadzić, to po prostu, aby w ramach tego odtwarzania przeprowadzić to na pewno za dodatkowe środki pieniężne, bo to będzie wyższa jakość odtworzenia, ta, która jest spodziewana i oczekiwana, niż to dzisiaj jest. I tak jak wspomniałem, wiele kwestii dotyczących estetyki, jak zawsze, jednym radnym się podoba, drugim się nie podoba. Jedni mówią, udostępnimy pieszym, jest dobrze, inni mówią, że będzie pustynia, więc tak tutaj kilka tylko cytatów. Więc no myślę, że pani dyrektor na te pytania, na które będzie miała odpowiedzi i dotyczące planu udzieli odpowiedzi, a wszystkie inne, jeżeli państwa będą dalej interesować, to tak jak zawsze gwarantuję, że te wszystkie wątpliwości, które państwo zgłosili, a nie dotyczą ściśle planu, tylko przyszłych decyzji, państwu odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o zabranie głosu panią dyrektor. Proszę bardzo, pani dyrektor. Odnosząc się do stawianych pytań, po kolei pani Bernadeta Małek
spytała się, czy są przewidziane konsultacje z kwiaciarkami. Nie jest to gotowy plan. Szanowna Rado, to jest gotowy plan, bo tak wygląda plan miejscowy i na tym, jak gdyby na uchwaleniu tego planu ta procedura sporządzenia planu miejscowego się kończy. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze działania, to tak jak powiedział pan prezydent, to już są kolejne etapy, projekty. Plan otwiera pewnego rodzaju możliwości, natomiast dalsze etapy to są projekty budowlane i to już jest kwestia ustalenia, w jakim trybie to będzie następowało. Pan Marcin Lewandowski mówił o symulacji wydajności zbiorników i o likwidacji parkingów. Odnośnie wydajności zbiorników, do tego plan się w ogóle nie odnosi, ponieważ to jest infrastruktura podziemna, także i bez tego planu miejscowego te zbiorniki mogłyby powstać w tym miejscu i to nie ma znaczenia żadnego. Tutaj plan nie określa tego typu parametrów, ponieważ to wynika z projektu budowlanego, właśnie projektów już szczegółowych, specjalistycznych, technicznych. Były tutaj zarzuty dotyczące właśnie tych parkingów. Tutaj kilku z państwa radnych podnosiło sprawę parkingów. No, chciałabym zwrócić uwagę, że faktycznie jesteśmy w takim okresie dosyć przejściowym. W latach 70. na 1000 mieszkańców przypadało bodajże 30 samochodów. Dzisiaj mamy ich około 600 na 1000 mieszkańców, a podczas gdy Berlin ma ilość tych samochodów około 300 na 1000 mieszkańców. Faktycznie jesteśmy w takim etapie, że ten samochód może jeszcze był takim jakimś wyznacznikiem dobrobytu, jednak nie przekładałabym tego faktycznie na zagospodarowanie miasta, ponieważ już w naszych własnych bydgoskich przykładach widzimy, że możliwość zaparkowania wcale nie przekłada się na to, że jakiś obszar lepiej funkcjonuje. W swoim czasie mogę wam państwu nawet pokazać zdjęcia. Wyspa Muńska była jednym wielkim parkingiem na klepisku. Dzisiaj tam nie ma miejsca na parkowanie, a ta wyspa jest naszą wizytówką. Także obszary, które są uwalniane właśnie od ruchu kołowego, dopiero otwierają się. Oczywiście to musi iść szereg innych innych działań dodatkowo. Nie tylko wystarczy zabronić parkowania. To musi być kompleksowe, wielopłaszczyznowe muszą to być działania, ale takie właśnie działania mają miejsce w Bydgoszczy. Uruchamiamy fragment po fragmencie obszary miasta, poczynając od centrum, ale właśnie również jednych z metod jest danie priorytetu dla mieszkańców, dla pieszych i ograniczenie wstępu dla ruchu kołowego. Tutaj pan radny Wojciech Bulanda pytał się, czy jest możliwy ruch rowerowy na terenie placu. Sam plac wydzielony, na którym to placu ma być ta zmiana sposobu zagospodarowania, przez ten sam plac nie trasujemy żadnych ścieżek rowerowych, a to dlatego, że w moim przekonaniu plac powinien być też dedykowany, powinien być miejscem bezpiecznym dla ludzi starszych, dla matek z dziećmi. Tutaj nie może być ryzyka, że dziecko biegnące wpadnie pod koła rowerzysty jadącego 30 na godzinę po ścieżce rowerowej, dlatego nie ma tutaj wytyczonych ścieżek rowerowych przez ten plac, konkretnie plac, który takim jest trochę parkiem, trochę placem. Jednakże nie wyklucza to możliwości faktycznej przejazdu rowerem przez ten plac, ale ten rowerzysta musi być gościem i musi być podporządkowany ruchowi pieszemu, a nie może mieć tutaj priorytetu w tym obszarze, w obszarze placu samego, tak? Także tutaj rekomendujemy, żeby nie są prowadzone przez plac konkretnie ścieżki piesze, a to, czy będzie dozwolony ruch rowerowy, to już będzie sprawa jakby uregulowana regulaminem parku. Też tutaj był głos pani radnej Anny Mackiewicz, czy nie zabieramy przestrzeni dla tych uroczystości państwowych. Wydaje mi się, że taką przestrzenią dla uroczystości państwowych no na przykład jest Stary Rynek. Tutaj jednak inna jest troszeczkę, inna stylistyka tego Placu Wolności z tego powodu, że tutaj historycznie faktycznie jest to założenie parkowe, które jest w bezpośrednim sąsiedztwie. Mamy piękne założenia, tę aleję drzew i tutaj chcielibyśmy, aby ten plac miał zupełnie inny charakter, żeby on był właśnie takim trochę placem, trochę parkiem, miejscem do zatrzymania się, miejscem przyjaznym, z dużą ilością zieleni. Także tutaj ja bym nie widziała tego zagrożenia. To wszystko zależy od aranżacji tego otoczenia pomnika. Tak jak powiedziałam,
plan jest bardzo elastyczny, on otwiera możliwości, on nie definiuje, on nie ogranicza, nie wskazuje, że pawilony mogą mieć tylko taką formę, a nie inną. Tutaj jest duże pole do popisu również dla potencjalnych przyszłych właścicieli tych obiektów, bo to inwestor projektuje obiekt kubaturowy, a nie miasto. Generalnie gdziekolwiek robimy plany miejscowe, to plany miejscowe określają pewnego rodzaju gabaryty, dają wytyczne, a już w te wytyczne narzucone przez Radę każdy inwestor musi się wpisać swoją inwestycją. Także tutaj miasto, wpuszczając inwestorów na ten najbardziej reprezentacyjny, jeden z dwóch najbardziej reprezentacyjnych placów miasta, ma prawo narzucić swoje warunki w postaci uwzględnienia pewnych uwarunkowań. Tak? Także tutaj to są tylko te, plan narzuca te wartości, pewnego rodzaju wartości graniczne, dotyczące uwzględnienia osi widokowych, uwzględnienia ciągów pieszych, uwzględnienia pewnych gabarytów i jak najbardziej również uwzględnienia tego, że nowe obiekty nie mogą mieć elewacji zapleczowych. Tutaj wpuszczając inwestorów, potencjalnych inwestorów w przestrzeń miasta, miasto ma pełne prawo narzucić pewnego rodzaju warunki. Natomiast jak będzie ostatecznie wyglądały, jak będą ostatecznie wyglądały te obiekty, to dopiero będzie rozstrzygane na etapie projektu budowlanego. W zasadzie to na tyle, bo nie wiem. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do wystąpień minutowych. Radna Grażyna Szabelska, proszę. Dziękuję bardzo. Adwocem do pana prezydenta, który zwrócił mi uwagę, że coś konfabuluje. Panie prezydencie, ja zacytowałam fragment apelu, który wszyscy radni otrzymali i to tam właśnie było napisane, że nikt nie rozmawiał tam z państwem handlującym kwiatami. Wiem, że na pierwszym etapie były rozmowy i oczywiście wskutek tego te kwiaciarki są gdzie są, na Placu Wolności, ale mam na myśli teraz ten etap. Wczoraj miałam telefon właśnie od pani z Placu Wolności, że o tym kształcie tego projektu dowiedziały się z mediów, więc jednak teraz no, nie było rozmów z nimi. To tak gwoli uściślenia. Miałam na myśli dokładnie teraz ten etap, na którym my jesteśmy, bo gdyby były rozmowy, to rzeczywiście być może dałoby radę uniknąć chociażby takiego chyba błędu, że nikt nie pomyślał o tym, że kwiaty muszą mieć chłód, żeby przetrwały na przykład upał i tak dalej, mówię o tych przeszkleniach, kilka radnych na to zrobiło. To są takie techniczne rzeczy, więc no, tutaj chciałam tak sprostować. Ja zacytowałam to, co wszyscy radni. Dziękuję bardzo, czas dobiegł końca. Radny Jerzy Mickusz, proszę. Myślę, że to pytania są do pana prezydenta. Czy już jak gdyby pan prezydent przymierzał się do czasu okresu rozpoczęcia ewentualnych prac wdrożenia tego planu zagospodarowania i czy jest już jakiś taki przypuszczalny koszt, że gdyby on był wdrożony w takiej postaci, jaką przedstawiła pani dyrektor, jaki byłby koszt? Natomiast do pani dyrektor mam takie pytanie, bo tam jest w rozdziale chyba trzecim, punkt siódmy, taka informacja, że do 100 osób chyba uczestniczących w mszy w kościele przypada ilość miejsc i ona to tak dla mnie jest jak gdyby niezrozumiała, ile tych naprawdę miejsc parkingowych przypada właśnie w tym czasie, kiedy są czynione posługi w kościele. I też jest tak, jak gdyby wcześniej też przelicznik jak gdyby tych działalności wokół tego całego miejsca Placu Wolności też są takie przeliczniki. Nie zrozumiałem, są dobre przeliczniki. Szanowna Pani Dyrektor, jeszcze zwrócę uwagę na to moje pytanie o nawierzchnię granitową. Rozumiem, że jeżeli Pani już o tym wspomina przy tej okazji, to teraz też można o to pytać. No właśnie, jak Państwo to widzą, jaki będzie forma, czy to musi być granit, czy też są jakieś głosy, które są przeciwne zmianie nawierzchni. Tak, to nie można mieć.
To jest pytanie do pani dyrektor, a ustosunkuję się też do wypowiedzi pana prezydenta. Szanowny panie prezydencie, ja przekazałem pytanie, które otrzymałem od członków zarządu osiedla. Jeżeli pytanie według pana mają jakieś błędne założenia, to proszę to wyjaśnić, a nie mówić, że ono jest samo w sobie nieprawdziwe, albo ja rozgłaszam nieprawdę, bo to też już zahacza o pewne jakieś oskarżenie i obrazy mnie. Jeżeli pytanie jest... Dziękuję bardzo. Ma błędne radna Bernadeta Michałek, 3 minuty pani radna ma do dyspozycji, proszę. Dziękuję bardzo. Ja tutaj się zwrócę jeszcze raz do pana prezydenta, ponieważ nie udzielił mi pan prezydent odpowiedzi, czy ma pan, sam pan prezydent ma już jakąś wizję współpracy z potencjalnymi przedsiębiorcami, którzy nie wiem, czy wrócą osoby, które na tę chwilę pracują, czy będą też inne osoby. Tutaj pan prezydent też wspomniał, że w styczniu przewidziane są konsultacje. Czy te konsultacje będą właśnie z przedsiębiorcami, z kwiaciarkami, które tam są, bo też wspominałam, pani dyrektor mówi, że nie jest sztywny ten plan, że kwiaciarnie mogą mieć taki czy inny wygląd. I też pytałam nie bez powodu o te konsultacje z kwiaciarkami, ponieważ to one same mają największą wiedzę, jaka powierzchnia potrzebna jest im do pracy, jakie warunki potrzebuje towar, którym handlują, tak? Mówiąc tutaj o przeszkleniu i o innych planach. Dlatego ja tutaj jestem głównie zaniepokojona pracą tych ludzi. Do tego wspominane wcześniej partingi. Na jakiś czas ci ludzie też muszą dowozić towar. Niejednokrotnie trwa to dłużej niż 10 minut. Przyjeżdżają dostawcy i też tutaj tym parkingiem też jestem, tym czasem może bardziej, tym czasem jestem zaniepokojona. Często jednak potrzeba jest trochę więcej minut, żeby przygotować się do tej pracy. Na tę chwilę dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Bogdan Zakanowski, proszę. No, panie prezydencie, no nie można mówić nieprawdy. Pan mówi najpierw, że pani radna Szebelska powiedziała, że kwiaciarki, nikt z nimi nie konsultował. Tak, to prawda. To mówiła pani radna Szebelska. Pan sam później powiedział, że w styczniu dopiero będą konsultacje, że zaprosi pan te kwiaciarki do ratusza. Więc proszę mówić prawdę i tylko prawdę. Dziękuję. Radny Paweł Bokiej, proszę. Dziękuję. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo widzę, że najwięcej kontrowersji budzi faktycznie wygląd tych kwiaciarni. Ja wiem, że to jest tylko wizualizacja, żebyśmy sobie zobaczyli, ale gdyby pani dyrektor mogła tak wprost powiedzieć jedną rzecz. Czy na bazie tych ogólnych po prostu zapisów planu będzie tam wpuszczony inwestor, oczywiście po jakimś przetargu, i on będzie musiał dostosować do tych ogólnych wytycznych, w sensie gabarytu i tak dalej, czy będzie ogłoszony jakiś konkurs, wyłoniona najlepsza oferta i wtedy inwestor będzie musiał zgodnie z tym konkursem na wizualizację przeprowadzić tą inwestycję. Jak to od strony technicznej będzie wyglądało? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Anna Mackiewicz. Dziękuję serdecznie. Pani dyrektor, panie prezydencie, przepraszam, odwrotnie, panie prezydencie, pani przewodnicząca, pani dyrektor, koleżanki, koledzy. Pozwolę sobie troszeczkę jednak nie zgodzić się z taką ogólną opinią pani dyrektor. Ja wiem, że Wyspa Muńska może być jedna w mieście, ale niedługo będzie ich kilka, bo będziemy mieli i w Starym Fordonie, i może w Parku Akademickim. Tak samo nie może być jednego starego rynku jako plac
dla różnych wydarzeń. W mieście jest niewiele placów o takim charakterze, chociaż Plac Wolności częściowo tylko temu służy, ale powiększenie obszaru parkowego też nie jest specjalnie potrzebne, ponieważ mamy linię kolejnych parków. Dziękuję. Place w przestrzeni publicznej są potrzebne. Dziękuję bardzo. Krystian Frelichowski, proszę. Radny Krystian Frelichowski, proszę. Nie słuchać mnie? Słychać teraz. Teraz słuchać. Więc zgadzam się z panem dyrektor, że Stary Rynek jest dużo lepszym miejscem na uroczystości. Jest on uświęcony krwią polskich Polaków tam rozstrzelanych. Natomiast Plac Wolności uświęcony był grobami okupantów, tak, oficerami Armii Radzieckiej. Więc ja tam zawsze nie przychodzę na uroczystości, bo pamiętam, co tam było i się źle z tym bym czuł. Natomiast na większość pytań nie dostałem odpowiedzi, bo to się zobaczy. Natomiast jeszcze raz powtórzę pytanie, co z kwiaciarkami na czas remontu? Ile ten remont jest planowany? Wiadomo, że może się... Dziękuję bardzo. Prosiłabym pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, spróbuję odpowiedzieć jeszcze dodatkowo. Ja usłyszałem wyraźnie, jak Państwo radni mówili, że cytujecie wypowiedzi innych. To się zgadza, tylko macie tyle narzędzi jako radni, łącznie z tym, że możecie chwycić za telefon i zadzwonić i zweryfikować pewne informacje jeszcze przed sesją, jak tylko usłyszycie, chociażby o tym, odnoszę się do tego zbiornika. Co do tego, czy były rozmowy. Oczywiście, że były rozmowy. Rozmawialiśmy rok temu z kwiaciarkami, były rozmowy w międzyczasie. I to, że nie było spotkań, bo dzisiaj mówimy o planie, czyli pani dyrektor, którą tutaj widzimy i słuchamy, zgodnie z przepisami prawa z każdym się musiała spotkać, czy przyjąć każdą uwagę, rozpatrzyć. Państwu dzisiaj to przedstawiła. I tak jak powiedziałem, plan jest dzisiaj bardzo elastyczny. Po to, żeby wypracować kompromisowe, na ile się da, bo wszystkich interesów się nie da, to już dzisiaj wiadomo, że wszystkich interesów nie da się pogodzić. Od społecznego rzecznika do spraw pieszych, który mówi co innego, przez tych, którzy tam handlują, przez tych, którzy tam chcą parkować, na chwilę, na dłużej, na zawsze. Więc te decyzje jeszcze przed nami. Dzisiaj jest plan, który niczego nie wyklucza i niczego nie przesądza w zakresie wielu tych kwestii, o które Państwo pytacie. Było pytanie o to, kiedy i koszty. Wiadomo, że to jest sytuacja zupełnie nowa. Jeżeli Państwo dzisiaj ten plan przyjmiecie, to ja już mam przygotowaną procedurę taką, żeby jak najszybciej porozumieć się z tymi, którzy handlują, bo jeżeli prawo pozwoli, takie jest moje zdanie i to deklarowałem także wcześniej, jeżeli prawo pozwoli na kontynuację prowadzenia działalności przez tych, którzy tam są, to na pewno tak będzie. Jeżeli prawo będzie mnie obligowało do jakichś trybów konkursowo-przetargowych i tego typu, to będzie musiało być to w tym trybie. Ale zakładam, przynajmniej moja wola jest taka i taka była deklaracja już złożona ponad rok temu, że te osoby, które tam dzisiaj są, mają pierwszeństwo. Jeżeli tylko zastrzegam, prawo na to pozwoli, to będę do takiego rozwiązania dążył. Czy te domki będą budować sami, czy my je zbudujemy i będziemy dzierżawić, bo to do tej pory była umowa dzierżawy gruntu. Domki były własnością tych, którzy tam handlowali. Właśnie na tym styczniowym spotkaniu tego typu kwestie omówimy. Rok temu, gdy spotykałem się, jak było bardzo gorąco, były zbierane podpisy pod tym, żeby tą funkcję zachować. Padły też, ale nie mówię, że już przesądzające deklaracje, że jeżeli będziemy musieli mieć ze strony tych, którzy handlują kwiatami, że jeżeli będzie miała być przerwa, to my sobie damy radę, więc to omówimy tą sprawę, czy jakieś zastępcze lokalizacje szukać, czy nie szukać, więc to jest przed nami. I tak jak mówię, na pewno wszystkie te kwestie, które dzisiaj były poruszane, one będą doprecyzowane co do lokalizacji miejsc parkingowych. Jeżeli Państwo się boicie o to, czy w jakimś określonym czasie da się te kwiaty dostarczyć, wyładować, załadować, to nie ma problemu wystosować czy zainstalować tabliczkę na czas zabądź wyładunku, więc to są normalne rozwiązania, które będziemy dążyć. Wiadomo, że będziemy chcieli zapewnić możliwość dostawy tych kwiatów
także zapewnić możliwość dojechania i zakupu tych kwiatów. Przy czym, jak pani radna Szabelska wspomina, 10 minut na zakup kwiatów to za mało. Zobaczymy, jak to będzie działać. Przy czym pamiętajmy, że miejsca parkingowe w Śródmieściu mają przede wszystkim jedną służyć jednej kwestii. Nie zaparkowania i stania przez samochody przez cały dzień, tylko mają być rotacyjne po to, aby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. I to jest znowuż interes. Ci, którzy pracują gdzieś w okolicy, to chcieliby cały dzień, aby samochód stał, ale tak naprawdę rozwiązanie preferowane na całym świecie i takie, które wdrażamy w Bydgoszczy, to jest zapewnienie rotacyjności, a więc pewności zaparkowania. Tutaj no, przyglądamy się, co robią w innych miastach, aby tą rotacyjność zapewnić, bo to jest podstawowa funkcja miejsc parkingowych w ścisłym Śródmieściu. Mają być najlepiej zawsze dostępne, określona pula, więc do tego będziemy dążyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosiłam jeszcze o głos, pani przewodnicząca. Ale niestety już nie przysługuje jeszcze. Ale ja wcześniej miałam ad vocem. Ale nie ma ad vocem. Jest 3 minuty i minuta. Jeszcze pani radna Justyna Polasik ma minutę do dyspozycji, proszę. Witam serdecznie. Ja tam często kupuję kwiaty. Można kupić kwiaty w pół minuty, można na zamówienie, więc w 10 minutach się każdy wyrobi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor chciałaby jeszcze odnieść się do... Ja bym chciała się tylko odnieść do tego zarzutu, nikt z nami nie rozmawia, no to chciałabym to zdementować, bo było nie tylko przez miesiąc był wykładany projekt planu do wglądu publicznego, ale w dyskusji publicznej, która miała miejsce w pracowni 6 października, wzięli udział przedstawiciele kwiaciarek, także to nie jest to prawdą, że nikt nie rozmawia. Natomiast faktem jest, że nie chodzimy do każdego indywidualnie, żeby z nim porozmawiać, ponieważ jesteśmy tu w miejscu i każdy do nas może przyjść, wiedząc o tym, że jesteśmy otwarci, że jest czas na rozmowę, może przyjść każdy człowiek, ponieważ jest to przestrzeń, która dotyczy każdego bydgoszczanina i tutaj prawo do zabrania głosu miały nie tylko kwiaciarki, ale i każdy bydgoszczanin. Także uczestniczyli przedstawiciele kwiaciarek, ci, którzy chcieli wziąć udział w dyskusji publicznej. Odnośnie uwagi pana Marcina Lewandowskiego, plan nie definiuje, że to ma być nawierzchnia granitowa, tylko mówimy, że ma być powrót do szlachetnych materiałów, do nawierzchni kamiennej, także tutaj nie jest ograniczenia do granitu. Także to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zatem przechodzimy do głosowania. Najpierw poprawek, następnie przyjmiemy projekt uchwały. Szanowni Państwo, będę odczytywała numer poprawki, następnie numer uwagi, tak, i następnie będziemy od razu przechodzili do głosowania danej uwagi. Rozpoczynamy od głosowania pierwszej poprawki, to jest liczba porządkowa. Odrzucamy uwagi. Tak, 1.1. Proszę o tablicę do głosowania. Klikamy kworum, następnie głosowanie. I głosujemy za odrzuceniem uwagi 1.1. Jeszcze radna Mackiewicz, radny Róg, radna Szabelska i radny Zwolak. Czy może pani przewodnicząca w skrócie przeczytać, czego dotyczy ta poprawka? Bo odszukuję. Szanowni Państwo, treść poprawek jest w uwag, jest w uchwale, w załączniku do uchwały. Jest to uwaga dotycząca ujęcia w zapisach projektu planu rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w katalogu dobrych praktyk w zakresie zapewnienia ciągłości chodnika w postaci chodnika poprzecznego w miejscu przejścia dla pieszej przez ulicę Plac Wolności wzdłuż ulicy Gdańskiej. Proponowałabym, abyście wszyscy Państwo radni otworzyli sobie te uwagi. To nam znacznie usprawni pracę. Teraz przypominam, że jesteśmy w trakcie
głosowania. Głosu nie oddali jeszcze radna Mackiewicz, radny Róg i radny Zwolak. Proszę o wyniki. Uwaga została odrzucona. Przechodzimy do kolejnej uwagi. Liczba porządkowa 1.2. Wniosek formalny jest, szanowna pani prezes. Już zaraz zobaczę. Tak, wniosek formalny. To zaraz po tym głosowaniu odczytamy. Jesteśmy w punkcie, jesteśmy w głosowaniu. Uwag do planu. Głosujemy. Uwaga 1.2. Przypominam, że głosujemy za odrzuceniem uwagi. Proszę o wyniki. Uwaga została odrzucona. Wniosek formalny. Proszę, radny Lewandowski. Szanowna pani przewodnicząca, no do tej pory, tak jak na przykładzie planu dotyczącego artyleryjskiej, no były też odczytane uwagi podczas prezentacji. No tym razem to tak się nie stało, dlatego wnoszę o to, żeby przed głosowaniem odczytać te uwagi, żebyśmy wiedzieli, nie każdy ma w tej chwili dostęp do dwóch ekranów, tak? Niektórzy pracują tylko na tablecie udostępnionym przez Urząd Miasta i nie mamy. Niektórzy nie mogą nie mieć dostępu do drugiego ekranu, gdzie mogliby przeczytać te uwagi na bieżąco. Dlatego prosimy o przeczytanie tych uwag. Dziękuję to jest bardzo. Szanowni Państwo, zatem przegłosujemy wniosek radnego Lewandowskiego. Wniosek dotyczy odczytywania uwag przed każdym głosowaniem. No, to jest chyba oczywistość, że takie wnioski powinny być odczytane. Szanowni Państwo, jesteśmy w trybie głosowania. Radny Zwolak jeszcze nie oddał głosu. Proszę o wyniki. Szanowni Państwo, radni zdecydowali, że będziemy odczytywali numer porządkowy i będziemy przechodzili do głosowania. Te uwagi, przypomnę, zostały omówione przez panią dyrektor, każda po kolei, więc myślę, że nie powinno być problemu. Przechodzimy do głosowania uwagi 1.3. Klikamy kworum, następnie głosowanie. Jak ktoś z Państwa ma włączony mikrofon, prosiłabym o wyłączenie. Proszę o wyniki. Uwaga 1.3 została odrzucona. Przechodzimy do kolejnej uwagi 1.4. Głosujemy, klikamy kworum, następnie głosowanie. Przypominam, że głosujemy za odrzuceniem uwagi. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Uwaga została odrzucona. Głosujemy teraz uwagę 1.5. Przypominam, że głosujemy za odrzuceniem uwagi. Proszę o kliknięcie kworum, następnie głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Uwaga została
odrzucona. Cały czas ktoś z Państwa ma włączony mikrofon. Prosiłabym o przejście do głosowania nad uwagą numer 2. Wciskamy kworum, następnie głosowanie. Nad uwagą numer 5, tak? Teraz 1-5? Nie, uwaga 1-5, przed chwilą była przegłosowana, teraz uwaga numer 2. Dobrze, dziękuję, przepraszam. Proszę Państwa, uwaga została odrzucona. Przechodzimy do przegłosowania. A, to już wszystkie uwagi mamy przegłosowane. Jeszcze tylko się upewnił Pani Dyrektor, tak? Pani Dyrektor, uwaga 2 jest ostatnią uwagą, którą mamy do przegłosowania. Dobrze. W takim razie głosujemy teraz cały projekt uchwały. Klikamy kworum, następnie głosowanie. Radny Janusz Czwojda jeszcze. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo, proszę o wyniki. Wróciłem. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała będzie nosiła numer 743. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor.